szkoły, widzowie, zakończyła się szkoła, już są wakacje, ale słuchajcie, dostałem informację od Papilona. Zobaczcie, na tabliczce napisał mi: hej tu Pajon, przyjdź do mnie. Czyli prawdopodobnie ma on dla mnie jakiś super prezent, albo jakąś informację, cokolwiek, więc oglądajcie się do samego końca, bo dzisiaj będzie naprawdę bardzo ciekawie. Jestem bardzo ciekawy, co mi Pajon przygotował i będzie naprawdę super, więc dobra, nie traćmy już czasu, po prostu idźmy do niego. Zobaczcie, że on sobie tam chodzi normalnie u góry, więc tutaj pójdę do niego zadzwonić. O, cześć, świneczko. Dzwoni? No to ja przyszedłem, pisałeś, żebym przyszedł. No cześć, Lolo. Cześć, słuchaj, bo ja miałem przyjść do ciebie, czy ty masz jakąś dla mnie informację, czy co? Czy ja mam wrażenie, że masz dużą głowę? Wiesz co? Jesteś mały, co z tobą? Nie wiem, nieważne, to tak po prostu ma być. O co chodzi? No wiesz, no, skończyła się szkoła chyba, nie? No wiem, no wakacje są i w ogóle odpoczynek, zero szkoły, zero nauki. Mam dla ciebie najlepszy wyjazd na świecie. Nie. Tak. Czy ty właśnie powiedziałeś, że jedziemy gdzieś? No, w sensie, no ty jedziesz, a ja będę obserwował. A to gdzie? To będzie jakiś super wyjazd? Do wujasa na działeczkę? No nie. No? No nie, naprawdę, do wujka na wieś, na działkę. No ale co, nie lubisz krówek, świnek i pastwiska? No nie lubię. I zboża, pszenicy i takich? No niby lubię, ale no ja myślałem, że to będą jakieś super wakacje, a nie takie słabe. No przecież to będą kozackie wakacje, co ty mówisz? No ja nie mogę, no dobra, idę się spakować. No ale weź wszystkie kredki i brzydkie ciuchy, bo możesz się obrudzić. Aha, super, no już się cieszę, nara, zaraz bo tam, przyjdę. Bo tam będzie łajno i tam śmierdzi. No domyślam się, ja nie mogę. Czy wy to słyszeliście, widzowie? Ja myślałem, że to będzie jakiś super wyjazd, a to są jakieś wakacje u wujasa na działce na wieś. No dobra, no mam nadzieję, że będzie fajnie mimo wszystko. No pójdziemy trochę pewnie do krówek, świnek, może na jakąś farmę czy coś, ale wiecie co, no trzeba się spakować, no bo no nie można na taki wyjazd jechać bez oczywiście mlecza, więc to jest moje jedyne, co ja biorę tylko mlecze i w sumie to tylko tyle. Dobra, mlecze wezmę, mam tutaj jakieś jedzonko, mam nadzieję, że wujas resztę będzie miał, bo za dużo rzeczy to ja w sumie nie mam, żeby tak do wujasa pojechać. No dobra, ale co, już nie traćmy czasu i idę do Papilona, mówię, że jedziemy, no bo co, to nie można powiedzieć, marnować czasu. Ej, Papilon, ja jestem gotowy, możemy jechać. Kurde, jak szybko, co ty spakowałeś? Buty tylko. Cztery mlecze, a jestem... Na dole poczekaj, jestem. O, właśnie widzę. Cztery mlecze mam. No błagam cię. No dobra, no tam wujek będzie miał. Widły będzie miał dla ciebie. Dobra, chodź, idziemy do auta i jedziemy. Ej, dalej już nie pojedziemy tym autem, przecież to jest takie bagno. No przestań. No dobra, ale... O nie, patrzcie, to widzowie, tam jest dom wujasa, normalnie stoi w środku ale lasu. Ale czemu ty tak narzekasz, przecież będzie super. No, już jestem, ja już wiem, jakie to są wakacje u wujasa. Zobacz, już no, widzisz, krowy nawet tam widać. No, jest wyśmienicie, chodź, no, o, szybko. No, widzę już krówkę, wujas nie może się doczekać. Ja nie mogę, patrzcie, to widzowie, to jest normalnie prawdziwy dom wujasa za palianowem. No, to jest niesamowite, co on w ogóle sobie myśli, że ja będę mu pracował pewnie na jego działce, co? Jest w środku, Lolo, wujas. Jest w środku. Ej, dobra, to wiesz co, to może powiedz mu, że ja nie przyjechałem czy coś, bo ja nie chcę tam... Nie, wbijasz pierwszy, dawaj. Dobra. Ja wujas! Wujas przyjechał Lolo! Cześć, synek! Jak tam u ciebie? Super ładnie! No, cześć wujas! Przyjechałem, no myślałem, że to będą, wiesz, wakacje w jakimś super tym kurorcie czy coś, nie? Wujas dobrze wygląda. Co, sensu, jak się zachowywał ten mały sprawczy? Wydaje mi się, czy wujas ma ciało 5-letniego dzieciaka? Wydaje mi się, że to chyba sztuczne, ale dobra, to nieważne. Dobra, wujas, słuchaj, no co ja mam robić na tych wakacjach u ciebie? No bo to ja myślałem, wiesz, że ja pojadę sobie na jakąś, może jakąś willę czy coś takiego, a się okazało, że jestem na wsi, no w ogóle co ty masz tutaj? Ty, małe sklady, widzę, że rozwiedzony się zrobił. No nieprawda. Widzę, że chyba luzgą mnie potraktowywali. No, bo ja jestem grzeczny. Ja cię utemperuję. Dobrze, wujas. Nie wiem, czy mam was zostawić na chwilkę i se pogadacie. Ja sobie ci poradzę. No wiesz co, no jak coś nie zostawia mnie, proszę, ja się boję wujasa. Dobrze, tak, idealnie, Lolo. W takim razie zaraz będę. Dzień dobry. Cześć, wujek, to co? Jak to wujek, jakie mi dajesz zadania, nie? Oprowadzę cię najpierw po moim domu. No dobra. Co to tutaj masz? Tutaj tak.
Tutaj jest taka pół spizalnią, pół spizalnią. A, i tutaj będę spał, tak? Bo jest żółte łóżko. No tak, tu masz spanie i będę w tej spizalni spał. Tu jest zimno, jak jest ciemno. A, ale to są takie warunki. To są góry i ty masz serwis tu. No dobra, dobra, oczywiście. No, dam sobie radę. No, a co tu to masz jeszcze? Nieważne jak ten. No i co, pamiętaj. Aha, żeby tu nie wchodzić, nie możesz tam wchodzić. Okej. To jest zabronione. Okej, dobra. Tutaj jest kolejny jakby... No to jest takie samo pomieszczenie, chyba to jest główne, nie? No. Tak jest, a u góry ja mieszkam, więc do góry możesz tylko ma spukać. Jak chcesz tu przyjść, spukać, bo ja tu robię różne dziwne rzeczy. No, to dobra, bo ja będę pamiętał, dzięki wielkie, to ja może idę sobie odpocząć, nie? Bo to wakacje. Idę odpocząć, ja czekam na górze. To wszystko dobra, git? Dobra. Tak, wszystko git. Ej, wiesz jaką mam melinę? Mieszkam normalnie w jakiejś klicy w spiżarni, patrz to. Co to jest? Nie wiem, nie, ej, tutaj kury są hodowane. No nie wiem, wiesz co, ja chyba, ja zostawię sobie tylko moje itemy i ja zaraz idę do wujasa, bo pewnie będę miał jakieś zadanie od niego. No to co, no to powodzenia. No dzięki. Dobra, idę do tego wujasa, bo pewnie już czeka na mnie. A ty co tak się mi przeglądasz, co? No nic, obserwuję się na wakacjach najlepszych. No to super. Wujas, jestem, puk. Puk, a puk miał być najpierw. Co ty sobie A, mówisz? Sorry, to czekaj. Puk, wujas, jestem. No i teraz dobrze, synek. Dobra, idziemy. Gdzie? Mam dla ciebie fajne zadania dzisiaj. Więc tak, ty musisz całą farmę zebrać dla mnie. No i ale jak tą farmę? Ja nie mogę, wujas, naprawdę! Ty nie możesz sobie sam takiej rzeczy zrobić! Nie, bo ty jesteś mały skład i jesteś nienauczony dyscypliny. No i dobra, no niech ci będzie, dobra, no to idę zbierać farmę, no. Czekaj, a potem wykopujesz mi 3 bloki żelaza może być. Aha, no dobra, a masz może ten, kilof? A, jakiś tam mam. O, no to git, no to dobra, no to ja idę robić, nie? I zrobić i ja czekam. No dobra, ja nie cały mogę. Dzień robił, żeby ty wujec... było jak najdłużej. A ty wujec... Aha, no to se poszedł wujec, no to kij, no i właśnie, bo tak to jest, widzowie. A ty papilon tam skacze se potem. Papilon, a ty co, ty parkura się bawisz, co? Obserwuję cię, no. Ja to do roboty muszę pracować. Ja wiem, no dawaj. Ja myślałem, aha, no i super, mam zebrać farmę, której nie ma, no wyśmienicie, no. Dobra, nie, ja muszę to posadzić, no ja to jest tragedia, patrzcie to widzowie. Normalnie wujas mnie wykorzystuje. Muszę mu sadzić farmę, potem muszę ją zebrać. No przecież to jest niesamowite. Jeszcze potem mi kazał żelazo wykopać. Jakby nie mógł sobie sadzić do tej kopalni. Czemu żelazo? No tak mi powiedział. No dobra, ale może wujas ci da coś za to, nie? No ta, co mi da, no aktimelka. Dużo zielonych ci da pewnie. No, już to widzę, już ten wujas, to ja już się na nim przyjechałem. On ja w ogóle miałem podejrzenia. On w ogóle przyjechał kiedyś tym niebieskim Lambo. Ja miałem podejrzenia, to jest jakiś milioner. Ale się zawsze okazywało, że to wypożyczone. Ten wujas tutaj? No ten wujas tutaj, on zawsze przyjeżdżał niebieskim Lambo. A potem się okazywało, że oddawał to do wypożyczalni. No i tak to właśnie z nim było. Dobra, ja nie mogę, muszę zabrać tą farmę. Może byś pomógł trochę, co? Nie no, co, to jest twoje zadanie. No, ale co ty nie możesz pomóc przyjacielowi? Nie no, fajnie się obserwuje. No wyśmielicie, tak? Cierpię. Ale nie musisz całe, możesz już zebrać. No, a myślisz, że on się nie skapnie? Nie. No dobra, to poczekaj, to zbiorę to, co mamy. Ale jak tak się skapnie, to jak się skapnie, to będzie dla ciebie. Nie no, będzie dobrze. Dobra, powiem mu, że plony nie były obfite, bo nie były obfite. Dobra, ale to już zbiorę to do końca, żeby nie było. Schowam mu tą mączkę kostą. Ej, no mam 67! Ale tylko 47 pszenicy! Przecież to jest dużo, chodź! No dobra. I jeszcze zaraz muszę mu wykopać te żelazo. Wujas będzie dumny z mojej owieczki. Ej, dziecko, po! Ej, żelazo! I creeper, dobra, zaraz pójdę zebrać, tylko mu to dam od razu. Wujas! O, synek, czekałem na ciebie! Ile można czekać? Czekaj chwilę! Ej, pajam, dobra, chodź. Mam iść do wujasa? No po prostu wujas robi, ty. Wujas jest królem życia, widzisz? No ale skąd ma to... Ej, dobra, ty on ma znak zapytania na głowie! No wiesz, wypożyczone Lambo ty, kosztuje trochę. On ma znak zapytania na głowie. Wujas! A spójrz, czy nie masz czegoś pod krzesłem? Tego. Ej, faktycznie ma znak zapytania. Dobra, masz wujas, to wszystko co było. Pokaż mi to, synek, co ty tutaj zebrał, no. 47? Tak, bo tyle było, bo tak ogólnie ma? Meteorologicy mówili, że jest słaba ta. Tak, mało, coś mi tu idę zbierać żelazo, nara, wujas. Idę żelazo zbierać, wujas, nara. Dobra, czekam. No dobra, czekam. Ile ty masz tego zebrać? Nie wiem, 3 bloki.
Czy bloki tylko? Ale nie wiem, czy mu chodziło o takie bloki, czy bloki. Nie, ja no nie trzy, to trzy żelaza, no gdzie no to trzy ja bloki? Ja już mam trzy żelaza, ale to czekaj, to ja idę dopytać. Wystarczy. Ja idę dopytać, bo jak tak to będzie przypał, nie? Jak tak przecież nie ma więcej żelaza, powiedz, daj mu to i nawet nie pytaj. Dobra, dobra. Wujas, wujas, uzbierałem ci trzy bloki. O, pokaż synek, no. Jak to postalałeś. O, faktycznie trzy lśniące bloki. Fajnie, widzisz, fajnie. Mówiłem. No to gitara, no to co, mogę teraz odpocząć, nie? A i kilo może daję i kobla. Tak naprawdę to nie ma odpoczynków. Aha. No to widzisz, no to super, wyśmienicie, tak. Wprowadziliśmy jakieś wakacje u wujasa, super. Do mnie, do gabinetu. Ty masz gabinet? O, czekaj, puk, dobrze, dobrze, synek, podoba mi się, uczysz się. Wiesz co? Mogę wejść? Uznałem, tak, możesz wejść. O, ty możesz wejść akurat. No dobra, uznałem, że no w sumie starość się nawet miałem. No. A ja tutaj pragnę spokoju i takich małych synków mi tu nie potrzeba. No. Dlatego wy we dwójkę dostajecie dwa bilety na super wakacje. Co? Bo ja jestem ogólnie milionerem i... Mówiłem, że wujas jest koks. Jesteś milionerem? Robiłem was z balona, ja nie stać na wszystko. Ja to tak naprawdę ta farma to była przykrytka, żebyś się postarał. Okej, okay. Dzięki wujas. Ej, dobra, nie sądziłem, że to się po prostu tak... Po prostu powiedz dzięki i uciekaj. Dobra, dzięki. To tyle? Lolo. Dobra, wujas. Dawaj, szybko, 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 na Lolo, wujas ci nie przypominał bola? Nie wiem, ale mamy bilety na wakacje, to wystarczy, chodź. Ej, a co się to jest, bo jest bola? Dobra, nieważne, idziemy na wakacje. Popino, my chyba doleciliśmy już na to wakacje. Co to jest za hotel? Jesteśmy na razie w hotelu, ale zobacz, to jest w ogóle mapa tego resortu. Wow. Ale to jest przeogromne. Ale jak to wygląda, zobacz, ile tu jest tych różnych, wiesz, stateczków, basenów, widzę. To nie są stateczki, to są ogromne jachty. No w sumie dobra, no ogromne jachty, ale dobra, dawaj, lecimy już to zobaczyć, bo... Ej, a taka skrzynka jest, ty. Pikamy! Ej! To skrzynka. Po co jest w skrzynce? Lody? Lody! Ej, lody! Ej. Pieniądze, zbieramy! Żelazny samorodek, hot dogek. O, dobra, o, fish and chips. Dobra, wezmę sobie 6 lodów i fish and chips. No dobra, dawaj, zobacz, jak to wygląda z tej strony. Wow! Klikamy tutaj, patrz. Dobra, dawaj, kliknij. O, teraz ja klikam. O, jestem! Ty! Ej, tu są ludzie! To są ludzie! Patrzcie, to wy jesteśmy normalnie teraz na wakacjach! Ole, jachty, dobra, dzień dobry, patrz. Dzień dobry! Zobacz na te jachty. Ja nie mogę, stary, to są takie jachty, wow! Ej, no bo to są prawdziwe wakacje, o których zawsze marzyłem, nie? I to słońce w ogóle tam świeci. Dobra, dawaj, idziemy, może jakąś plażę znajdziemy. Ej, co to jest? Hulajno, nie, patrz to. Ty. Żartujesz. Dobra, nie, żartujesz. Dobra, jeździmy sobie na hulajnogach, patrzcie to! Nie jest hulajnoga, nie, no. To jest ten, kurde, zapomniałem, jak to się nazywa. No właśnie jakoś tak. Ej, dobra, dawaj, jeździmy sobie. Może, oj, lody, poczekaj, to można coś kupić? Ej, patrz! Wziąłeś loda? Lody mi to daje. Wow, jest super! Ja nie mam. Ej, patrz, dobra, wózki golfowe. Golf kart, pick up point, dawaj, może pójdziemy tutaj na golfa. Bolo tam jest! Nie gadaj. Tu jest bolo! Nie. Dawaj, jedziemy za nim, jedziemy. Dobra. Jadę. Dawaj, jedziemy za nim, dawaj. Ale jak to bolo, co to jest? Kłady! Masz bolo! Drogi śledzie! Bolo! Co ty robicie? Siema! Co ty tu robisz, bolo? Ej, ja jestem na wakacjach, kurczę, blaku! Bolo, poznaliśmy jakiegoś wujasa, co przypominał ciebie i miał ciało 5-latka. Co ty gadasz? Bolo, nie! I dał nam bilety właśnie tutaj na te wakacje! To ty... Nie, to jest niemożliwe, on mi tak dał te bilety. No to widzisz, że to jest wiele razem na wakacjach, ale powiedz mi, stary, czy ty już tutaj byłeś na tej, w ogóle na plaży i w ogóle w tym hotelu, tak. Znalazłeś coś fajnego? Tu jest tak super, wsiadajcie do tego kampera i jedziemy. A to możemy w kilka osób? Chyba nie, co? No pewnie, to jest Monster Truck, to chyba wszyscy można jeść. Nie da się. A, tragedia. Krzesła są wyjęte. Dobra, to ja biorę kłoda. Też dobra, biorę kłoda. Ja tam, nie ma nikogo. A czekajcie, co to jest? Hour? Hardware golfka, co to jest to? No bo jadę sam, nie ma nikogo. Ej, poczekajcie chłopaki! A dobra, to nic nie ma. No. Tam nic nie ma. Ja sprawdzam parkingi wszystkie, dobra, jedziemy! Jedziemy na plażę, co pan? Ej, stary, jedziemy normalnie na tych! Ej, dzień dobry, tutaj jest jakiś ten, jakiś plażowicz. To jest przesadzone. Wow, dobra. Dobra, czekaj. Patrz to, jaki hotel. O, ej, praca. A gdzie jesteś, Bolo? W lewo jedźcie. No jadę w lewo. Czekaj, wracam. Ej, jakaś owca tu jest. Tak, gdzie? Owieczka. Tak, ale jakieś dziwne owce tam są. Czekaj, muszę tam przywitać. No nie, no Bolo! Co ty robisz? Jesteśmy na wakacjach! Czy nie pojechałeś dalej? Tak. Dobra, dawaj.
Wow, ja lubię te sceny. Ograniczenie 25 na godzinę. Ej, faktycznie, ale basen! Ale to Jezu, wygląda. Jaki to jest mocny, problem. Ty! Wow, ale to jest super. Ej, leżaczki! Mogę się to położyć? Raz miał rację. Ej, Bolo, co ty zrobiłeś? Chcecie lody na patyku? No ja mam lody, ale dlaczego ty jesteś w wodzie? W sensie twoje auto tutaj, jest w wodzie. Tutaj, tu. On już dawno poszedł. To pewnie wypadek, ale już zmienia pozycję te auto, mam lody. No dobra, masz nowe auto, no to super. Ej, masz dobra. Lody. A może wbijemy się jakoś do hotelu? Chodźmy, no. Możemy no. Hotel jest tam, to może wbijemy się do hotelu, zobaczymy, co jest w hotelu w środku. Ej, patrzcie, sienki od błota brudne. Ej, dobra, bo ty pojechałeś na tej, na kładzie, a my nie mamy... Waterpark! Nie gadasz, to jest waterpark jakiś. Ale to jest fajnie. Taki... To jest taki, wiesz, ale chociaż to dla jest bumerów, woda, nie? I w ogóle wszystko. No. To jest park dla bumerów. Dobra, chodźmy do środka, zobaczymy, co mają tam hajs. I przez basenik, plum. Ej, tutaj patrz, chodźcie, to jest bar jakiś. Ej. To jest bar, elo! To jest, można elo. Kupić tutaj? Można zakupić napój. Ej, skrzynce można kupić, ej! Apple juice! Butelka z wodą, fryteczki. Czemu my kradniemy? Trudno, jesteśmy na all inclusive. What? Co? Czy widzieliście to? Co? Nie wiem, ja tutaj coś wlałem. Dobra, chodźcie ten hotel zobaczyć. No bo chodźcie na ten hotel. Ej, tutaj coś jest tak w patrzcie. Bronze activities map, co to jest? Bronze? Restart interface? Resort, co to jest? Chyba no? Ty mapa, patrzcie! To jest w boisku! Ej, tu jest pokazane, co gdzie jest! Tak, my jesteśmy teraz w hotelu. To jest dla VIP-ów, a tam jest jakieś boisko. Ej, klikłem, VIP-a. VIP-a i się przeteleportowałeś? Tak. Dobra, dawaj się na VIP-a. Co tu jak jest? Jak na VIP-a? Gdzie kliknął? Czekaj. Na dole, na prawo. A jak to... O, tutaj, tu. Czekaj, klikłem. O, jest! Nie! Ty musisz poczekać, bo to są szybkie teleporty! Ej, siłownia prawdziwa, ty! Patrz! Prawdziwa styrka, ty! Ej, patrz! Soczki sobie biorę normalnie z tego! Jak? Normalnie, kiedy ja prawie dostaję soczki! Ej, ja też, faktycznie! Wow, ej, tu są jakieś aktywności! No, a ty się da pójść do nas, czy nie? Mega dobre! Nie mogę wyjść z tego! Kliknij mapę, a w ogóle... Helikopter, no! Gdzie? Mega dobre, helikopterem! Nie, stop! Ja muszę też wejść! Czekaj! Nie! Dobra, dawaj. Jest. A ty? Nie, bo nie wejdziemy według tak helikoptera. O, jestem. O, jesteś, super, patrz! No bo to jest siłownia, co ty wszystko robisz, Bolo? Czekaj, co dajcie teraz wy? Na ty. VIP villas, o, patrzcie, to są VIP villas jakieś. Dobra, jadę sam. To są jakieś VIPowe villasy, znaczy wille, VIPy. O, tutaj są, dobra, może tutaj zamieszkamy. Ej, to jest naprawdę. Ej, dobra, ja bym chciał do takiego domku pojechać na wakacje. Dobra, ej, czajcie to, jakie to są rzeczy, patrz to sobie. No jest. Ej, ląduje na jachcie. Dobra, to jest tak piękne. Ej, grzyby! Oj, śpiwór! Nie! Patrz, normalnie masz ocean tutaj. Ocean! I ryby, jakieś delfiny, i normalnie prywatny basen! Ej, to są jachty, patrzcie, to jest dziewczyna, tam jest jakaś dziewczyna. Gdzie? Gdzie dziewczyna? No normalnie w Wilno. Faktycznie, się patrzy na nas. Ja tam do niej idę, ja do niej też idę, czekaj, do nas. No co wy gadacie? Gdzie ty jesteś, Bolek? Ja idę pierwszy. Ja jestem na morzu, o idę tutaj, patrz. Bolo, co ty na morzu jesteś? A? Dawaj. Cześć, koleżanko, gdzie jesteś? Ty, ona uciekła? O, hej! O, jest! Ha? No, hej, no. Mała. Nie, Bolo, przestań. Przestań. Ja jestem taki Bolas, ten. Bolo, ty masz 5 lat, ona ma z 15, 20. Wygląda to super, ale wiecie co, ja bym spróbował może się jakieś aktywności zrobić, bo tam chyba były jakieś aktywności czy coś. Tu jest pas, łódka jest. No łódka to tak, ale tam na tej mapie, jak się teleportowaliśmy, to tam były jakieś aktywności. Chodźcie, może znajdziemy coś w tą mapę. No dobra, możemy. Idę. Dobra, tylko gdzie tutaj to było? To było gdzieś tutaj, nie? Ty. Kurde, nie wiem, gdzie jest mapa. Beach privy. Stroi papuga! Co tu papuga jest, robi ty? Nie wiem, zobacz, zbagowała się papuga w kim. Tu jest mapa! Gdzie? A masz mapę? No to dobra. To chodźcie do tej mapy. Okej, i co to jest? Bumper cars! O nie, drop tower, golf. Dawaj golfa! O, piłkę nożną! Albo adventure. Co tutaj jest za tyle rzeczy? Tego jest za dużo, tego się nie... Dobra, Bolo, ty co byś wybrał? Ja bym wybrał tak, to nie. Siłownia to byliśmy. Gokardy mogą być fajne. Gokardy. Gokardy? I ten, i piłkę, i golfa, wszystko.
No to okay? dawaj, no go karty. A może piłka nożna? A piłka nożna, no, piłka, dawaj. No dawaj, no dawaj, dawaj. Activities, musisz kliknąć bolek i musisz przeklikać. Kliknij play. Tak, tylko trzeba przeklikać. Ustawić? Nie mogę coś. Musisz uderzyć, żeby kliknąć play. Klikam, jest! Jest, teraz ja muszę, jej, ostatni, muszę kliknąć, dobra, go w soccer, play, jestem! Ale to chyba dwie osoby tylko grają, to grajcie wy! No dobra, ja będę sędzią. A gdzie jest papilon? Zbugowany jestem. No nie! Grajcie, go, jest, patrz. Dobra, dawaj, play. Trzeba kliknąć, tak? Play. No się nie wiem jak. Jestem! Ej, masz cele do bramki. Jump to hog the ball. Aha! Do bramki musisz strzelać. Coś mi nie idzie, o kurde. Jaki słabiak, czekaj. Wow! Dobrze. Czekajcie, jeszcze raz, dawaj piłę. O! Kurde, przestrzeliłem! O kurde, jak to działa? Nie mogę. Nie no, za wolno, za wolno! Jest! Udało się! I teraz druga! Jest! Ale eso! Puuu! Hej! Dobrze. Jak co robisz? Oj kurde! Puuu! Nie! Nie trafiłem! Był tak blisko ty! No oj! O kurde! Teraz za słabo, Można było nic, nie? Nie da się. A to spróbuję z was strzelić. Nie da się! Nie da się bronić. Dobra, fajnie, dobra, ja wychodzę z tego, ale naprawdę super ta piłka! Co to? Czemu ta krowa była w tak ziemi? Czemu to nie jest owca? Co robi krowka tu? Nie, no dobra, to było. Ej, a tu jest jakieś kolejne? Patrzcie, to są korty tenisowe w ogóle. Co ty mówisz? Faktycznie. Są korty tenisowe obok, wow! A gdzie jest golf jakiś? Taka, bo cegla chyba ten, wiesz? Gdzie jest golfik? No, to może byłoby sprawdzić, bo to byłoby super na pewno. No, kokardy najlepsze były. A gdzie to jest w ogóle ta mapa, żeby się przeteleportować? Musimy chyba wejść do slotka, czekaj. Czekaj, Sport Center pokazuje mi... tutaj. Siłownia? Jaka siłownia ładna. Jaka siłownia, a ja bym sobie poszedł na taką. Nie, to jest ten kobiet! Co ty zrobiłeś, Bolo? Basen! Ej, basen na siłowni! Basen na siłowni, no fajnie to wygląda, naprawdę super! Utopiłeś mnie prawie, kurwa! Ale dobra, wiecie co, my znajdźmy może faktycznie to, tą mapę i wtedy przeteleportujemy się na jakieś kolejne nowe, fajne wyzwanie! Znalazłem golfa, chłopaki, patrzcie, to minigolf! Dobra! Jak to się będzie grało, ty? No wiesz co, nie wiem, dobra, wy spróbujmy może tak, ja sobie kliknę w to. O, jakiś tak? O, sorry, o, czekaj, jak to kliknąć? O, mam! Jesteś, masz? I zaraz zrobisz jeszcze raz, czy co? O, o nie, wyszedłem. Musisz chyba spacją! Wow, odbiłeś! Dawaj kolejny! Ej, jakie to jest kozackie! Spokaj, ja też chcę to zobaczyć! Ej, nie trafiłeś! O nie! Ale dawaj, teraz trafisz! Kurde, za lekko! Blisko! No ja nie mogę! Ej, no blisko było! Jest tak... Ja nie wierzę, tego się nie da strzyżyć, to jest trudne! No właśnie widzę, to jest mega trudne w takim razie! Jest! No co? O! Mega trudne. Mega trudne, ale wiesz, ale spoko w sumie coś takie, taki golfik, nie? Fajnie. Ale w sumie tak jestem najbardziej ciekawy, jak będą wyglądały go karty, czy będziemy mogli sobie razem pojeździć. To byłoby mega fajne, chociaż szukamy go kartu. Jesteśmy to właśnie na go-kartach, będziemy jeździć sobie go-kartami. Dobra, teraz wysłałem tak, miasteczko. Jestem, ej, dawaj. Jestem sam, bez was chyba, wy nie możecie tu przyjechać wejść. Nie da się, to z ludźmi jakimiś jeździć. O nie, nie chcę mi jeździć, ale mam tylko 2 HP napisane, a jak mogę ich uderzać? O. Czekaj. O nie. Jak cię chyba z boku uderzą, to jest koniec. Z boku? Tak mi się wydaje. Dobra, to albo z tyłu. Mam jeden HP faktycznie, co jest ty? Widzisz? No, ale co jest, dlaczego tak to działa? Tak to jest w prawdziwym życiu też. Ja dopiero musiałem bumper z jednego zrobiłem, muszę 6 z bumper osować. Ej, możemy tu wejść! Dobra, chłopaki, zaraz wjadę, nie? Możemy wejść tam! Dobra, dawaj! Ja straciłem i w ogóle spadłem. Jak zginąłeś, tak? Tak, po prostu. Ale przegrałeś, co wygrałeś? No przegrałem, po prostu przegrałem, no nie będę obijał w bawełnę, a ty tu nie widzisz, to jest no entry. Ej, kasjer! Kasjer! Nie, no dobra, chłopaki, jest naprawdę super, ale chyba najlepszą opcją będzie, jak pójdziemy sobie na plażę troszeczkę odpoczywać, co? Dobra, dawaj, co? Idziemy na plażę i idziemy odpoczywać na wakacjach za $1,000,000!